Witam serdecznie, dzisiaj jak zwykle szybko, smacznie i na temat. Sezon grillowy, tak więc zrobimy dzisiaj pyszne szaszłyki. Będą to szaszłyki z mięsa mielonego wołowego z dodatkiem kilku bardzo fajnych składników. Na początek przygotujcie sobie większą miskę, pół kilograma mięsa mielonego wołowego, do tego 5-6 cm drobno posiekanego pora, drobno posiekane pieczarki, tak gdzieś 5-6 sztuk, 1 łyżeczka musztardy, pół łyżeczki papryki ostrej mielonej, do tego 1 duży ząbek czosnku, dość drobno posiekany, pół łyżeczki tymianku, sól i teraz wszystko musimy dokładnie wymieszać. Mięso wyrabiamy, aż zacznie się kleić. Mięso mamy wyrobione, teraz zaczynamy formować kulki, takie nie za duże, ponieważ im mniejsza kuleczka, tym szybciej nam ten szaszłyk na grillu dojdzie. Kulki mamy już zrobione, tak więc zaczynamy robić szaszłyki. Przygotujcie sobie patyczki, jakie macie, drewniane czy metalowe, i nakuwamy. Najpierw papryka, potem kuleczka z mięsem wołowym i kończymy na przykład papryką. I spójrzcie, i takie ładne szaszłyczki, idealne na grilla. Można również zrobić opcję bez papryki, po prostu nakuć więcej kulek. Ja mam grilla rozgrzanego, tak więc zaczynamy grillować. Szaszłyki mamy już na grillu, od czasu do czasu obracamy je, to jest wołowina. Jak sami widzieliście, te kuleczki są małe, tak więc 3-4 razy je obrócę i one będą idealne już do jedzenia. Szaszłyki są już zrobione, wykładamy je na talerz. Spójrzcie, jak to pięknie wygląda. Są jeszcze niesamowicie wilgotne. Tak więc odstawiamy je dosłownie na 2 minuty i zaczynamy testować. Tak więc zaczynamy. Musimy teraz ściągnąć nasz szaszłyk z patyczka. Jeszcze wilgotny w środku. Idealna kuleczka, nawet nie trzeba jej kroić. Naprawdę niesamowity smak. Zachęcam Was do wypróbowania tego przepisu. Mam nadzieję, że podsunąłem Wam fajny pomysł na zrobienie szaszłyków i wypróbujecie ten przepis, a naprawdę są wyśmienite. Dajcie jakiś komentarz, łapka w górę, mile widziana, a ja się z Wami dzisiaj już żegnam. Życzę Wam smacznego, bardzo, bardzo dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnym odcinku.